witam wszystkich na kolejnej edycji eliminacji do Mistrzostw Europy na Cardiff oraz pierwszy Mistrzostw Polski juniorów do lat 21, ponieważ jak wiecie, od zeszłego roku zmieniliśmy tą formułę, podwyższyliśmy ten bieg startowy do lat 21. Ze względu na to, że dużo mocnych zawodników tutaj nam urosło, się postarzało, więc chcieliśmy mieć ich w swoich szeregach na tych zawodach. Jeśli chodzi o samą formułę zawodów, rozpoczynamy dzisiaj, trwają do niedzieli, więc również zmieniło się to, że wydłużyliśmy, więc trochę ten koniec wakacji, mam nadzieję, wam uprzyjemnimy pobytem nad Wygoninem. Byłem nastolatkiem, który zaczynał łowić, kiedy było bardzo ciężko z jakimkolwiek sprzętem w Polsce, o przynętach już w ogóle nie wspomnę. Tak się mój los życiowy i zawodowy potoczył, że z pasji studiowania rybarstwa stałem się człowiekiem, który również wtepnął w biznes wędkarski. Stąd tu jestem, może jestem niedaleko, bo kocham Wygonin, uwielbiam pomagać młodzieży, patrzeć jak się rozwijają, dlatego tu jestem. Dziękuję i wszystkim życzę powodzenia i połamania i wspaniałej kariery wędkarskiej. Jesteśmy na Wygoninie. Mistrzostwa Polski juniorów, można powiedzieć, że już prawie się rozpoczęły. 22 ekipy, czyli progres dwukrotny w stosunku do tego, co było w zeszłym roku. Wszyscy już przeprawieni, wszyscy na stanowiskach. Wszyscy tak naprawdę już prawie że gotowi, czekają w ryzach, by rozpocząć sądowanie, nęcenie. O godzinie 16 rozpoczynamy imprezę. Mamy godzinę 13.30, więc za pół godziny pewnie tutaj zacznie się już powoli szukanie tych najlepszych miejscówek. Zobaczymy jak wyniki. Udało nam się zdążyć przed burzą, która ma tutaj być dzisiaj, ma być jutro. Mam nadzieję, że trochę to wodę przemiesza i ta ryba się ruszy. W zeszłym roku wyniki były super. Mam nadzieję, że w tym roku poprawimy ten rezultat i tych ilość ryb złowionych będzie tak samo, albo co najmniej dwa razy większa niż w zeszłym roku. Pierwsza ryba zawodów, bono wartości 1500 zł od firmy DNA Carp. Gratulujemy łowcy. Dzięki bardzo. Do wykorzystania w sklepie. Andrzej Kaleciński, reprezentuję firmę Parker Poland.
Parker Poland jest dystrybutorem w Polsce silników Mercury, Motor Guide, Echosond Lowrens między innymi oraz wielu innych sprzętów na wodę dla wędkarzy. Naturalnym jest również to, że bierzemy udział w tego typu imprezach, a tutaj ranga Mistrzostw Polski juniorów, a juniorzy to nasza przyszłość i nasi przyszli klienci. Z pewnością, także jak najbardziej staramy się tutaj pomóc. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, myślę, że nie ostatni. Impreza się rozrasta. Z tego, co słyszałem, coraz więcej drużyn zgłasza się. Także myślę, że w przyszłym roku również będziemy sponsorować to wydarzenie i mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej ludzi, jeszcze większe zainteresowanie. Zachęcam oczywiście wszystkich do udziału, bo to jest naprawdę super, super impreza. Się zbliżamy do końca pierwszej doby zawodów. Na tą chwilę stanowisko numer 4 ma komplet i tym samym pierwsze miejsce na zawodach. Drugie miejsce z Big Fishem ma stanowisko numer 23 zaraz przy plaży. A trzecie miejsce, nowe stanowisko zrobione pod zawody, specjalnie te rzutowe, stanowisko 2B. Wcześniej nieuczęszczane, w ogóle chyba nieoblegane na prywatnych zasiadkach. Mało kto tam łowi, mało kto się decyduje w ogóle wywozić pod to stanowisko, czy z dwójki, czy z 2C. Chłopaki jak na razie bardzo pięknie sobie dają radę. Zresztą jest tyle ryb zgłoszonych po pierwszej dobie, że można powiedzieć wprost, że ryby współpracują. Połowa stanowisk tak naprawdę ma rybę. Jest fajnie ciepło, pogoda dopisuje. W nocy mieliśmy co prawda burzę, ale to wpłynęło tylko na brania ryb. Także ciekawy jestem, jak to się dalej potoczy, bo jest jeszcze kilka dni przed nami. Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że jeszcze chłopaki pięknie połowią. I to tyle. Zobaczymy się później. Cześć. $12.78. My czekaliśmy dobę ponad, no ale chyba było warto. Rybka już fajna, 12200 jak ważyliśmy. Robiliście klasyczną wygonińską rybę, czarnucha. No dokładnie. Po którego przyjeżdżali tutaj ludzie wiele lat temu, później nie przyjeżdżali, a teraz znowu przyjeżdżają. Nie, ładne rybki są bardzo. Także co, potrzeba dwóch ryb i włączamy się, nie? Tak, dokładnie. Będzie super. Zadowoleni? Bardzo zadowoleni. No to jest z czego. Gratulujemy.
ile kilometrów przejechaliście? Ponad 500 mieliśmy tutaj. A. Plus jeszcze 300 do Patryka. No, plus jeszcze kawałek, no, 300 do mnie. Przepakowanie tak, się. Jest. I żeście zrobili logistykę taką, że hej, nie? No, logistyka było. Było, nie? No, taki zresztą, słuchajcie, to nie jest impreza byle jaka, tak? O, to. Jakby nie było, ranga imprezy zobowiązuje do pewnych zachowań. Co się dzieje w głowie, jak jest branie ryby na Mistrzostwach Polskich? No musi być na brzegu. Innej opcji nie ma. Jest, nie ma czasu, nie, na, nie ma miejsca mi na błędy. Powiedział jeden z zawodników finału na Dębowej, że jeszcze tak się mu nogi nie trzęsły, jak mu trójka kolonów pływa. No. 13. 13,5, no to będzie równe 12 kilo. Chłopacy zadowoleni? Zadowoleni. Chciałem wszystkie ryby do wymiany, ale okej, nie? Cześć. Cześć. Jak tam? No nic, spokój, cisza. Tabela się przedstawia na ten czas następująco. Pierwsze miejsce, stanowisko numer 4, Kuba Jeka i Janek Karbowski. Drugie miejsce, stanowisko numer 21, Dawid Justa i Szymon Laskowski. A na trzeciej pozycji, stanowisko numer 23, Michał Abramczyk i Jakub Pisuła. Oni mają dwie ryby, reszta ekip z podium ma po 3. Zobaczymy, co będzie jutro. Do zobaczenia. O, tam jest integracja. Lecimy!
zaraz na niego wam wszystkim urobię. Witajcie serdecznie, no i tak, bardzo mi miło z ramienia Tracker Team Polska być tutaj i przede wszystkim wspierać tą inicjatywę, bo jak dobrze wiecie, w inwestowanie w samą młodzież, czy to juniorów, jak nazywają się te zawody, Mistrzostwa Polski Juniorów, jest dla nas dosyć ważne. Nie jest to pierwszy raz i na pewno nie jest też również ostatni raz. Ja w tym momencie gratuluję wszystkim chłopakom, bo nie tylko zwycięzcy się liczą, ale wszyscy ci, którzy wzięli udział w tych zawodach i będą brali udział w tych zawodach i chcą kształcić się właśnie dzięki tej inicjatywie i nie tylko takich, w tym, aby wędkarsko w przyszłości byli zawsze lepsi. Więc z naszej strony Tracker Team Polska, Cygnet Tackle Polska i Aqua Produkt Polska życzymy im wszystkiego dobrego i jest nam niezmiernie miło, że możemy tutaj z nimi właśnie dzisiaj być. Trzymajcie się, cześć. Wszystkim sponsorom, którzy zdecydowali się na wsparcie tej imprezy. Wielki szacunek za to, że inwestujecie w młodzież. Tak jak wy inwestujecie towar, który wysyłacie, ja też inwestuję swój czas. I robimy wszystko, żeby te zawody z roku na rok wychodziły coraz lepiej. I żeby każdy wyjeżdżał tutaj z pełnymi rękami. W tym roku pojawiło się wiele nowych firm, ale pojawiło się też wiele nowych możliwości. Jedną z nich chociażby jest start w PCMC, nagroda ufundowana przez Polską Federację Wędkarstwa Karpiowego. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy podzieliliśmy tutaj to na sektory, więc dziękuję firmie Genlock, która jest sponsorem sektoru pierwszego, firmie Profes, która była sponsorem sektoru drugiego oraz firmie Stalomax, która była sponsorem sektoru trzeciego. Jak również dziękuję tutaj przybyłym gościom, Andrzej Kaleciński z firmy Parker, Tomek Mulka z firmy Tracker, Michał Felcyn z firmy Bytezone, mnóstwo po przejechanych kilometrów, fajnie, że przyjechaliście, można było porozmawiać tutaj. Dziękuję fundatorom nagród za Big Fisha, Witkowi Smolarczykowi z firmy Jetfish oraz Pawłowi Błachorskiemu, który wysłał nam tutaj wspaniałe nagrody z Foxa. Dziękuję tak naprawdę wszystkim pozostałym sponsorom, których postaram się wymienić i jak najbardziej o nich nie zapomnieć. Firmie Bandit Carp, firmie Deeper, która ufundowała sprzęt dla zdobywców pierwszego miejsca. Super zasiadka tygodniowa od łowiska Gosławice. Firmie Meus, Tracker już wspominałem, Enwater, Carp Old School, Carp Online, Optimal Bites, łowisko Chojnica za ufundowanie zasiadek oraz łowisko Karpisko, firmie Sticky Bites, firmie Max Carp, Śrubasowi, Misiek Wędkarstwo Karpiowe za ufundowanie pakietów na ciężarki, firmie Vital Bites, Ultimate, dzięki Marcin Mizera, firmie Viking Boat, przystanek Kiełpin, firmie DNA za ufundowanie nagrody za pierwszą rybę, firmie Fun Fishing, firmie Marek Kowalczyk, Przemkowi Pająkowi właśnie za Profesa, firmie Laboat za zakupienie w sklepie iCarp produktów, które również dołączyły do znakomitego grona produktów Foxa za Big Fish. Zostało nam oczywiście firma Massive Bites, która od pewnego czasu również Mistrzostwa Polski Juniorów wspiera. Titi Carp, dzięki Mati Skordy za pakieciki. I tak patrzę, żebym tutaj jeszcze może o nikim nie zapomniał. Jest tutaj jeszcze No Respect na pewno. Dziękuję firmie Grauvel za przesłanie produktów oraz firmie Fantasy Bites, która dołączyła gdzieś tam w ostatnim momencie, również przesyłając pakiet. Także dziękuję wam wszystkim.
Liczę, że spotkamy się za rok w szerszym gronie. Na pewno będę starał się, żeby tych zawodników było więcej, żeby nagród było więcej. Imprezy raczej nie wydłużymy, bo myślę, że to jest wystarczająco, że to chłopaki potrafią się bawić. Jakub Pisula. Wylosowaliśmy stanowisko 23. Byliśmy zadowoleni. Udało nam się złowić 4 ryby. Ogólna klasyfikacja to mieliśmy ryby 18-200, 16-200, 15-2 i nieklasyfikowana ryba 10 kg około. Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie spodziewaliśmy się, że wygramy te zawody, mimo że byli od nas lepsi zawodnicy, którzy już byli na parunastu zawodach. No i co więcej do powiedzieć, bardzo się cieszymy. Wracamy do domu zadowoleni. Organizacja zawodów była świetna. Bardzo mile się bawiliśmy. No i to wszystko, nie? Nasz wspólny debiut, tutaj pierwszy raz jesteśmy wspólnie na zawodach w teamie. No, byliśmy nastawieni na wygraną, ale myślę, że w głębi serca tak nie do końca dowierzaliśmy, że jest to możliwe. Po losowaniu byliśmy zadowoleni z miejsca, nawet bardzo. Rywalizacja była spora, zwłaszcza ze stanowiskiem 2B. Doniliśmy się. Pozdrawiamy chłopaków. Tak. Wszyscy byli bardzo mili. Tak, dziękujemy też wszystkim za super rywalizację. Było naprawdę mega, mega klimat i mega atmosfera. Ja chciałem podziękować panu Markowi Kowalczykowi za tak świetne kulki, które mi zrobił, jak i Michałowi Chojeckiemu za ciężarki pierwsza klasa. Dały mi zwycięstwo. A chciałbym jeszcze dodać, że złapałem Big Fisha. Rybę 18-190. No i co więcej? No, chyba nic. No ja bym chciał tylko podziękować panu Maciejowi Mnichowi za paczkę, która doszła w piątek, dzięki czemu mogłem dalej nęcić swoją ulubioną truskawką. Dziękuję. Dziękujemy. W komplecie, co jest rzadkością u seniorów, którzy często uciekają do domu, nie czekają do końca. Także uczcie się szacunku do innych współzawodników, bo to jest chyba najważniejsze, a jak nie najważniejsze, to bardzo ważne. W zawodach dobiegły końca drugie eliminacje do Mistrzostw Europy Pentakatlow i tak naprawdę pierwsze Mistrzostwa Polski Juniorów. Mieliśmy tutaj pewne obawy, jak to wyjdzie z tymi zawodnikami, którzy będą mieli się kwalifikować ze względu na wiek, na jedną imprezę, na drugą nie, czy będziemy mieszać pary i tak dalej. Wyszło idealnie, tak jak być powinno. Staraliśmy się tutaj też w ramach
w ramach nagród ze względu na to, że sponsorzy, jak widzicie, naprawdę dopisali i są to nie tylko firmy z samej Kuchni Karpiowej, ale i Łowicka, i wyjazdy. No tak naprawdę można powiedzieć, że cały przekrój, bony i różnego rodzaju pominki. Więc zdecydowaliśmy się tak naprawdę tutaj nagrodzić praktycznie każdego zawodnika za sam udział. Za to, że przyjechaliście, za to, że walczyliście do końca, za to, że często te dni tutaj no, nie dla wszystkich były może takie łatwe. W zeszłym roku byłem na stanowisku 19, Kuba byłem na stanowisku 18. Szczerze po losowaniu takie były humory mieszane, bo w zeszłym roku ta ryba średnia wchodziła w zatokę. No ale jak się okazało, sławy były, ryba weszła, bo byliśmy dosyć blisko. Tak, bo byliśmy na 30 metrze, w ogóle bez ręcenia z pompy. Bardzo cicho się zachowywaliśmy, bo stwierdziliśmy, że ta ryba potrzebuje spokoju. Na tej płytkiej chodziło, byliśmy na około 2,5 metra. No i pracował jeden kij praktycznie. Wszystkie cztery ryby wyjechały z jednego kija, z jednej miejscówki na jedną przynętę. Wszystkie pozostałe kije kombinowaliśmy cztery doby, zmieniliśmy miejscówki, zmieniliśmy taktyki nęcenia, przynęty i bez skutku. No i skutecznie okazał się squid, czysty od firmy Bandit Car. Bandita. No pozdrawiamy właśnie firmę Bandit Car, Rafała Matuszewskiego, że wyposażył nas w dobre kule bardzo. I ogólnie wszystkich zawodników i organizatora. Super. Ja jeszcze pozdrawiam chłopaków z teamu Ridge Monkey. Chłopaki, dzięki za sprzęt, za akcesoria. Pozdrawiam. W zawodach wzięło udział w sumie 22 pary. 9 albo 8 nie złowiło ryby. Pozostałe tak naprawdę praktycznie prawie że każda do ostatniej nocy miała szansę znaleźć się na podium. Z mojego punktu widzenia jako organizatora jestem bardzo zadowolony. Zawody przebiegły w bardzo fajnej atmosferze. Zresztą patrząc po uśmiechach i jakby zapytaniach o kolejne edycje, oznacza to, że zawody się przyjęły. Pierwsza edycja kosztowała mi bardzo dużo pracy, druga edycja jeszcze więcej pracy, ale jeszcze więcej zawodników. Trzecia edycja myślę, że już wyjdzie prima sort. Jeżeli da się lepiej, to na pewno to zrobimy. Także dziękuję wszystkim sponsorom, dziękuję wszystkim, którzy pomagali, dziękuję uczestnikom za przybycie. Dziękuję wszystkim, którzy tylko dołożyli cegiełkę ku temu, żeby te zawody się odbyły. Marek Maślanka, Przystań Wygonin, Łowisko Wygonin, no i oczywiście Krystianowi, który mi tutaj dzielnie pomagał. Do zobaczenia za rok.